Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. To jest zmiana na liście zadań priorytetowych na rok 2014, druk numer 321. Uchwała w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2014. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się kwotę na zadanie pod nazwą Komisariat Policji 4 Komendy Miejskiej Policji dofinansowanie zakupu radiowozów z kwoty 30 tysięcy do kwoty 21 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Pozostającą kwotę w wysokości 9 tysięcy złotych przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą Komisariat Policji 4 Komendy Miejskiej Policji, czyli zakup alkosensora oraz radiotelefonu przenośnego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie o prośbę przesunięcia środków finansowych na liście zadań priorytetowych w wyżej minionym zakresie zwrócił się komendant Komisariatu Policji 4 w Krakowie. I tak to cała uchwała oddaje sens tym zmianom. Pozostała kwota 9 tysięcy. Czy pozostanie kwota 90 tysięcy po zakupie samochodu i prośba o przeznaczenie na zakup radiotelefonu jako sensora. Opinia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa? Pozytywna. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby to wyjaśnić? Bardzo proszę. Ja mam dwie kwestie. Znaczy tak, po pierwsze to jest dofinansowanie zakupu radiowozu. Tak, to dofinansuje tak, w większej, rozumiem, części, bo ta kwota jest stosunkowo niewielka. I druga sprawa, tu akurat chyba to wypada poprzeć, dlatego że właśnie zakup alkosensora, no, z tego co wiem, tak duży komisariat jak komisariat czwarty, nie ma, tylko to jest pytanie właśnie, czy to chodzi o stacjonarny, czy samochód? Dobrze, proszę, to w takim razie to... Nie, bo to jest akurat komisariat, to jest z tego co mi wiadomo, nie ma alkotestu stacjonarnego. Więc jeśli ktoś zostaje przełożony na komisariat czwarty, musi po prostu być przełożony na przykład na Biały Domek albo gdzieś tam, żeby zostać badany alkotestem. To jest po prostu niepoważne i śmieszne, no ale tak mam niestety. Przekażę panu komendantowi. Nie, teraz nie będą musieli go wieźć na komisariat, będą mieli alkotestem. Być może będzie w samochodzie. Chodzi tam o nic. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę w takim razie. Zamykam dyskusję i obrady nad punktem porządku obrad. Przystąpimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę. Proszę, że mam pytanie i chciałem odpowiedzi. Po pierwsze, czy to do czego dofinansowujemy? Czy ktoś to jeszcze, nie wiem, kolejną miejską? Tak, jak podejmowaliśmy uchwałę, to tłumaczyłem wtedy, że dofinansowuje minister, jak również dzielnica 7 i 4. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a panią Małgosię o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Zgadza się? Dobrze, dziękuję. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.